Adam Kowalski. Już niebawem kolejny pojedynek, kolejna walka, kolejne wyzwanie. To troszkę może o tym opowiedzmy. Będziesz walczył, no właśnie, 11 listopada. O, witam wszystkich. Właśnie moja kolejna walka będzie teraz 11 listopada w Białogardzie. Moim przeciwnikiem będzie bardzo solidny, silny, doświadczony Marcin Łazarz, bardzo dobry zawodnik. No i długo już trenuję do tej walki i z niecierpliwością czekam na ten pojedynek. No właśnie, troszkę o tych przygotowaniach, jak to wyglądało i mówisz, że już od dłuższego czasu do tego pojedynku się przygotowujesz. No to właśnie. Jak się przygotowywałeś? Ogólnie to ja jestem cały czas w treningu. Tam zdarzają się jakieś tam drobne kontuzje, jakieś urazy, wiadomo. No ale tak staram się być cały czas w treningu, cały czas trenować, bo wiem, że moi przeciwnicy też trenują. No i praktycznie od ostatniej walki miałem tam kilka propozycji, mogłem walczyć na kilku galach. Miałem problemy trochę ze zdrowiem. Ćwiczyłem, ale jednak nie brałem żadnej walki. Tam pomagałem w przygotowaniach chociażby dla Karola, czy tam innych kolegów. No a takie przygotowania pod walkę zacząłem od obozu w Zakopanem, od 6 sierpnia praktycznie ćwiczę, cały czas jestem do walki. No o tej walce już wiem też długo, także no i z niecierpliwością czekam po prostu. Dla mnie to już mogła być już niedługo ta walka, nie? No taki trochę widzę już rozemocjonowany tym pojedynkiem jesteś. Ja myślę, że to też pewnie efekt z tego, że ostatnio te pojedynki całkiem nieźle się układały. 4 kolejne zwycięstwa, 4 udane występy. No to chyba tak dodaje pewności siebie, nie ma co tutaj dyskutować na ten temat. To znaczy tutaj też kwestia była wagi, nie? Bo nie wiem, czy tam wszyscy wiedzą, ale kilka pojedynków stoczyłem też w 84 kategorii, gdzie miałem do zbicia około 20 kilo, no i to nie było dla mnie jakby korzystne, bo mogłem trafić na gorszy dzień i tam przeciwnicy też byli bardzo mocni, nie ukrywam, przegrałem te walki, to jest fakt, no ale też był problem z tą wagą, nie czułem się dobrze w tej wadze, gdzie na drugi dzień po ważeniu najadałem się ile mogłem po prostu i nawet nie osiągałem tej swojej naturalnej wagi ciała, tak, no mógł być dzień, że miałem dobrą dyspozycję, no ale też nie oszukujmy się, no, nie czułem się dobrze, tak, nie wyglądałem dobrze, wszyscy to widzieli z moich znajomych, trenowałem pod walkę, były sparingi, wszystko było dobrze, zaczęło się zbijanie wagi, zaczęły się problemy, tak. Nie czułem się dobrze w tej wadze. To może też nie 4 wygrane, ale też przyczyniła się do tego zmiana tej kategorii, bo tutaj w tej kategorii po prostu czuję się, że wszystko powinno być tak, jak ma być. No a w 8-4 to było dla mnie za duże zejście z wagi po prostu, nie? To chyba dało też o sobie znać w tym twoim ostatnim przegranym pojedynku z Alessio De Chirico. Walce, która no, była stoczona z rywalem, który potem wylądował w UFC, jak wiemy doskonale. No to bardzo jest dla mnie ciężkie było ogólnie to zbijanie. Ja tą walkę wziąłem 4 tygodnie, miałem na zbicie wagi, gdzie na Wigilię praktycznie dowiedziałem się, że walczę, ważyłem 100 kilo ponad. I miałem na 30 stycznia ważyć 84 kilo. No to jest praktycznie graniczyło z cudem, żebym ja zrobił w ogóle tą wagę, tak? No ale co do tego jeszcze dochodzi walka na drugi dzień, tak? To nie jest to samo jednak, nie? Dla mnie ta waga w 9-3 to ja się czuję idealnie, w 8-4 to nie było dla mnie po prostu, nie? No i teraz widać rzeczywiście to, co się potem wydarzyło, było tego potwierdzeniem. Teraz oczywiście też kategoria wagowa, która tobie bardziej leży, tak? To ja tutaj zaczynałem w ogóle, ja wszystkie walki amatorskie. Wszystkie walki amatorskie, czy tam początkowe pierwsze 5 walk zawodowych też wrotoczyłem w 93 kategorii, także mi to odpowiadało. Była później tendencja, że wszyscy zawodnicy schodzili z wagi, dałem się do tego namówić, no ale to jednak nie było dla mnie. No, niektórzy mogą schodzić te 15-20 kg, ale ja nie jestem za tym, żeby tak schodzić. Nie? Dla mnie to nie jest w ogóle po drodze. Nie? No i teraz dobrze się czujesz w tej kategorii, jak wspomnieliśmy. Przygotowania już od sierpnia tak naprawdę toczą się swoim rytmem. Walkę, tak jak powiedzieliśmy, masz 11 listopada, Marcin Łazarz będzie twoim rywalem. Opowiedzmy trochę o tym rywalu. Jak ty go oceniasz i jak ty ewentualnie widzisz jego plusy, minusy? To znaczy, to już akurat zostawię sobie na walkę, tak? No na pewno jest to bardzo mocny zawodnik, silny, czołówka w Polsce, tak? My chyba nawet sąsiadujemy w rankingu obok siebie, no ta walka dużo wyjaśni. No czekam na tą walkę po prostu, nie mam co tu gadać po prostu, ja nie jestem tu od gadania, ja jestem po prostu od walki. To wszystko, no. Będę starał się wszystko zrobić, żeby wygrać na walce, tak? Tutaj nie, nic moje gadanie nie da teraz po prostu, tak? Wspomniałeś o tym, że ewentualnie gdzieś tam pojawiały się też inne jakieś propozycje stoczenia pojedynku. Czekałeś na tę walkę. Czy to o nazwisko właśnie rywala zadecydowało o tym, że ta oferta została wybrana, czy to właśnie, co mówiłeś, troszeczkę kłopotów ze zdrowiem gdzieś wpłynęło na to, że dopiero w tym momencie zdecydowałeś na ten pojedynek? Znaczy, miałem tu propozycję wakacji akurat, walki na Fenie, tylko że po prostu moje zdrowie nie pozwalało na walkę.
nie byłem w stanie po prostu się przygotować. Mogłem trenować niektóre tam płaszczyzny, ale nie byłem w stanie się przygotować w MMA do walki, bo często jakieś kontuzje mnie trapiły. Musiałem po prostu, wygrałem 4 walki z rzędu, musiałem sobie odpocząć trochę, swoje ciało przystosować znowu do takich ciężkich treningów. No i akurat trafił się obóz, trafiła się propozycja i jestem zawsze na tak, no nie ma dla mnie, że nie walczę po prostu. Jest propozycja, jest mocny przeciwnik, mogły być inne organizacje po prostu, ale nie mam na co czekać po prostu. Mogły być czekania, ja nie chcę czekać, ja chcę walczyć. Rozumiem, że ten pojedynek wiadomy. Na razie kolejnych planów nie ma. Na razie skupiamy się tylko na tej twojej najbliższej walce. Czy może już coś ewentualnie wiadomo, jeśli chodzi o jakąś najbliższą przyszłość i twoje kolejne występy? Znaczy to bardziej bym trenerów zapytał tam. Dla mnie, ja się koncentruję tylko na tej walce. Wiem, że jak ją wygram, to na pewno będę gdzieś walczył dalej, tak? Lepiej gdzieś. To ja się skupiam tylko na tej walce na razie. Wspomniałeś o tym, że była tam ewentualnie propozycja wystąpienia na gali FEN. To jest organizacja, która również gdzieś tam cały czas pozostaje w kręgu twoich zainteresowań? Znaczy to wszystko zależy od propozycji, tak? Jeżeli będą propozycje, będzie się wszystko zgadzało, to ja jestem zawsze na tak. Tylko żeby było zdrowie też, nie? Jeżeli nie będę w stanie walczyć, no to niestety, no nie mogę. Nie mogę przed kontuzją walczyć czasami, no. Takie już jestem w takim wieku, a nie innym, no i czasami trafiają się te urazy, wszystko i sprawa się komplikuje po prostu. Jeżeli będę zdrowy, to na pewno. To może tylko zapytam, bo mówiłeś też, że to również gdzieś tam było przyczyną tego, że szukałeś tej, że nie mogłeś wszystkich ofert rozpatrywać. Te kłopoty ze zdrowiem, to już rozumiem, te, co tam wtedy się przytrafiały, zostały opanowane. Już z tymi kłopotami na razie sobie nie radzisz. No tak, tamte tak. Musisz walczyć z tymi kłopotami, o tak. Radzisz sobie, ale nie musisz z nimi walczyć. Tymi nie, no ale jakieś to zawsze się nowe pojawiły. No ale to jest zawsze, nie? To już nie miałem chyba przygotowań, żeby czegoś takiego nie było, tak? To jest normalne po prostu. Te urazy są teraz, tak? Do walki się przygotowuję, będę walczył, o ile zdrowie pozwoli, tak? To na koniec jeszcze zapytam, bo tutaj dzisiaj, jeśli chodzi o te przygotowania, też widziałem Mameda Khalidowa. Co prawda on za bardzo nie jest chętny do tego, żeby rozmawiać, no ale może czeka na to, jak wróci. Bo rozumiem, że ewentualnie ten powrót jest rozważany, Mamed się sam zastanawiał, ale dzisiaj, tak jak patrzyłem po tym treningu, no to można wywnioskować, że on myśli trochę o tym, żeby dalej jednak znów powalczyć. Znaczy ja to nie wiem, no to trzeba Mameda bardziej zapytać, wiesz. Dla mnie to on cały czas jest w takiej formie, że mógłby walczyć non-stop i z każdym wygrać, tak? To dla mnie nawet jak on nie walcząc, przychodzi tam na parę treningów i przychodzi na zapasy, że obrzuca mnie jak chce, tak? Dla mnie to mimo wszystko, że trochę nie trenował, to i tak jest w takiej dyspozycji, że wygrywałby z tymi najlepszymi, tak? To jeszcze naprawdę już na koniec zapytam cię. Trochę brakuje czasami na sali treningowej Joanny Jędrzejczyk? Znaczy to była jej decyzja, tak, i trenerów decyzja, ja nie będę w to ingerował. No na pewno brakuje, no ale to już w sumie jakby to powiedzieć, takie sprawy nie mniej dotyczące, tak, to do mnie niezależne, to na pewno, tak, o to chodzi. No to podsumujmy w takim razie, jaka to będzie ta walka twoja najbliższa? Czego możemy oczekiwać od tego pojedynku? Nie wiem, no ja zapraszam wszystkich, no ja dam z siebie wszystko, nie wiem jak to będzie, nie chcę gadać za dużo, będzie co będzie, bo co ma być to będzie, no ja jadę tam wygrać, tak. W takim razie zobaczymy, czekamy. Mógłbym podziękować dla swoich sponsorów, dla Jubiler Olsztyn.pl, dla Krzyśka Kostrzębskiego, do którego właśnie teraz jadę, śpieszę się, który składa mnie do zdrowia po każdej kontuzji. Dla Kredens Smaku Catering, który też mnie sponsoruje. No i dla wszystkich ludzi, którzy mi pomagają, którzy mnie wspierają, tak. Dziękuję. Dla moich trenerów, sparring partnerów, którzy mi pomagają, tak. Mogę na nich liczyć zawsze na treningach. Dziękuję wam. Dzięki.